Wspomnieliśmy o dwóch adnotacjach, które umożliwiają realizację wstrzykiwania komponentów, czyli o adnotacji stateless i adnotacji EGB. Teraz przystąpimy do omówienia możliwości konfiguracyjnych i parametrów, przez które mamy wpływ na to, jak nasze komponenty się zachowują, w jaki sposób są rejestrowane, a w jaki sposób je nazywamy. Pierwszą adnotacją jest adnotacja stateless, która posiada trzy parametry. Najważniejszy z nich to jest parametr name, którym określamy, w jaki sposób dany komponent planujemy nazwać i pod jaką nazwą zostanie on zarejestrowany w drzewie. Pozostałe dwa elementy są mniej istotne. Description służy do celów dokumentacyjnych, natomiast mapped name może być na przykład może określać nazwę komponentu w globalnym rejestrze, w globalnym drzewie GNDI. Mówię może, ponieważ jego wykorzystanie zależne już jest od konkretnej wersji serwera i w zależności od serwera może on być wykorzystany albo zupełnie pominięty. W ogromnej większości przypadków będziemy używać adnotacji stateless bez jakichkolwiek parametrów. I takie zachowanie jest zalecane, ponieważ powoduje najmniejszy zamęt i realizuje to, o czym mówiłem wcześniej, czyli programowanie poprzez konwencję, convention over configuration. My tylko jako programiści nazywamy komponent w sposób domyślny, a całą resztę załatwia w pewnym sensie za nas serwer. Jednakże zachodzą pewne sytuacje, kiedy nazwanie komponentu staje się kluczowe. Ma to miejsce w momencie, kiedy więcej niż jeden komponent implementuje ten sam interfejs biznesowy, co w rzeczywistych aplikacjach zdarza się całkiem regularnie. Posługujemy się wtedy parametrem name, który umożliwia nam nazwanie naszego komponentu w sposób unikalny. Jeżeli tego nie zrobimy, a spróbujemy zarejestrować drugi komponent implementujący ten sam interfejs, jeżeli robimy to w tym samym module, serwer nie pozwoli nam na to i zwróci nam błąd. Jeżeli natomiast mamy drugi komponent z tym samym interfejsem w innym module, serwer w momencie wdrożenia nie zwróci żadnego błędu, ale problemy mogą wystąpić w momencie, kiedy będziemy próbować powiązać te komponenty ze sobą. I teraz znowu, w zależności od serwera, może on zwrócić błąd, mówiąc, że więcej niż jeden komponent używa tej samej nazwy i serwer nie wie, który wstrzyknąć. Tak na przykład jest w środowisku JBoss. Albo, co jest sytuacją dużo gorszą, ale także możliwą, serwer wstrzyknie, że tak powiem, pierwszy z brzegu komponent, który będzie mu pasował z listy dostępnych komponentów. W tym momencie zachowanie jest dużo mniej przewidywalne, a także błąd taki jest dużo trudniejszy do znalezienia. Dlatego właśnie, jeżeli planujemy więcej niż jedną implementację danego interfejsu, posługujemy się atrybutem name i poprzez adnotację stateless nazywamy w sposób jawny nasz komponent. Aby wywołać taki jawnie nazwany komponent, posługujemy się odpowiednim atrybutem adnotacji EGB. A adnotacja EDJB posiada kilka atrybutów, które stosujemy w zależności od tego, czy anotujemy klasę, czy anotujemy metodę, tudzież atrybut klasy. Jeżeli używamy adnotacji do wstrzyknięcia zależności, używamy dwóch parametrów, binName i mappedName. Jeżeli chodzi o ten drugi, zasada jest taka sama jak w przypadku adnotacji stateless. Może on być wykorzystywany do przywołania komponentu poprzez nazwę z globalnego rejestru GNDI, ale zachowanie się tego parametru zależne jest w dużej mierze od implementacji serwera, od implementacji specyfikacji EJB. Natomiast poprzez binName przywołujemy komponent po nazwie, o takiej samej nazwie, jak zadeklarowaliśmy wcześniej w adnotacji stateless. Proszę zobaczyć na przykładzie, a to, co widać teraz na ekranie, to jest właśnie wykorzystanie konkretnej nazwy
komponentu do wstrzyknięcia konkretnej wybranej przez nas implementacji. Jak już wspomniałem, adnotację IDMI możemy także stosować na poziomie klasy. Robimy to wtedy, jeżeli mamy na przykład do czynienia z klasą, która pochodzi z wcześniejszej wersji aplikacji i nie posługuje się wstrzykiwaniem zależności, ale pobiera komponenty bezpośrednio z drzewa GMDI. A w takiej sytuacji używamy dwóch parametrów adnotacji, używamy name oraz bin interface i dzięki temu możemy utworzyć alias dla danej klasy i spokojnie wywołać komponent po nazwie, co widać na poniższym przykładzie. Inną sytuacją, w której możemy użyć adnotacji AJB na poziomie klasy, jest sytuacja, w której chcemy wykorzystać komponent, który nie jest zarządzanym komponentem, czyli nie jest komponentem AJB zarządzanym przez Servlet, ale jest zwykłą klasą, którą mamy dostępną w jakiejś bibliotece użytkowej. W tym momencie, podając bin interface, poprzez atrybut bin interface, podajemy nazwę klasy i poprzez nazwę podajemy nazwę, którą pragniemy użyć, a komponent już samodzielnie wywoła sobie te zależności. Trzecią adnotacją, której możemy używać do realizacji dependency injection, jest adnotacja resource. Jak sama nazwa wskazuje, używamy jej wtedy, kiedy pragniemy połączyć z komponentem nie inny komponent, a pewien zasób udostępniany przez serwer. Adnotacji resource używamy wtedy, jeżeli chcemy połączyć na przykład źródło danych albo pewne parametry konfiguracyjne, które udostępnia serwer. Robimy to w analogiczny sposób jak z adnotacją AJB. Także możemy używać tej adnotacji na poziomie atrybutu klasy, jak i na poziomie samej klasy. I zachowanie jest dokładnie takie same. Omówione właśnie adnotacje stateless i EJB wykorzystywaliśmy już w szkoleniu, w przykładach. Wykorzystywaliśmy je bez dodatkowych parametrów, ponieważ nie było takiej konieczności. Wykorzystywaliśmy je do zadeklarowania komponentu i do powiązania komponentów między sobą. Jednakże nie jest to jedyny sposób zarówno deklaracji, którą omówię za chwilę, jak i wiązania komponentów ze sobą, a to omówię teraz. To, co się dzieje pod spodem adnotacji EJB, jest odwołaniem się do drzewa GNDI, z którego kontener pobiera odpowiednią implementację komponentu. Jeżeli wykorzystujemy adnotację, tak jak miało to miejsce w przykładowym serwlecie, jeżeli wykorzystujemy adnotację @EJB, to całą pracę związaną z pobraniem elementu z drzewa wykonuje za nas kontener. Jeżeli chcielibyśmy zrobić to samodzielnie, jest także na to sposób, który w pewnym sensie pokazałem już podczas budowy klienta komponentu AJB w języku Java. Wymaga on skorzystania z initial kontekstu. Jeżeli chcielibyśmy zmienić tą implementację naszego servletu, to najpierw musimy usunąć adnotację AJB. Jeżeli taki servlet wdrożymy na serwer bez tej referencji, zaraz pokażę, co się nie. Publikujemy teraz zmiany na serwer. Tutaj widzimy w logach serwera, że komponenty zostały dodane. No i wywołamy nasz serwer, nasz servlet. Zgodnie z przewidywaniami, serwer zwrócił nam błąd null pointer exception, ponieważ ten komponent
nie został wstrzyknięty, ponieważ nie ma żadnego opisu, nie jest w żaden sposób udekorowany. On także został niezainicjalizowany i w momencie, kiedy próbowaliśmy wywołać na nim metodę, okazało się, że ta referencja jest pusta. Żeby jawnie sięgnąć po komponent do drzewa, musimy najpierw utworzyć nowy kontekst. W przeciwności do przykładu klienta nie musimy podawać żadnych dodatkowych parametrów, ponieważ zarówno klient aplikacji, czyli servlet, jak i sam komponent uruchomione są w obrębie tego samego serwera, dlatego całą wewnętrzną komunikacją zarządza serwer. Oczywiście musimy obsłużyć ewentualne wyjątki i jest to na głowie programisty, co powoduje, że kod naszego serwletu w pewnym sensie jest zanieczyszczony, wyjątkami i klasami specyficznymi dla serwera aplikacji, a nie zajmuje się tylko i wyłącznie przetwarzaniem logiki biznesowej. Aby pobrać komponent, musimy posłużyć się metodą lookup oraz podać lokalizację naszego komponentu w drzewie GNDI. I podobnie jak w przypadku komponentu zdalnego, wykorzystujemy lokalizację, którą podał nam serwer w logach, z tym, że jako, że wywołanie następuje lokalnie, oczywiście korzystamy z interfejsu lokalnego. Musimy zrzutować to na naszą instancję, musimy zrzutować to w odpowiedni sposób, ponieważ lookup, pobranie z kontekstu zawsze zwraca generyczny obiekt typu obiekt. Tak przygotowana klasa już jest w pełni działająca i możemy wdrożyć ją na serwer, publikujemy nasze zmiany. I widzimy, że zostały one wdrożone na serwer. Teraz możemy spróbować je wywołać. I tak jak widzą Państwo, nasz komponent znowu jest w pełni działający. Zastosowanie kontekst lookupu, czyli pobierania komponentów bezpośrednio z drzewa, jest pewną kompatybilnością wstecz z wcześniejszymi wersjami AJB, z wcześniejszymi wersjami specyfikacji. Obecnie odchodzi się od tego sposobu pobierania komponentów, ponieważ wykorzystanie tylko i wyłącznie adnotacji EJB jest daleko czystsze, prostsze i nie zaśmieca naszego kodu dodatkowymi wyjątkami, dodatkowymi klasami i interfejsami, które nie są związane z przetwarzaniem, z logiką biznesową. W podobny sposób jak poprzez wykorzystanie klasy initialContext możemy zastąpić adnotację AJB i w jawny sposób pobrać komponenty z drzewa GNDI. Analogicznie, zamiast adnotacji stateless i deklarowania komponentów AJB w ten sposób, możemy skorzystać z tak zwanego deskryptora wdrożenia. Deskryptor wdrożenia jest plikiem XML, który pochodzi jeszcze z czasów wcześniejszych wersji specyfikacji AJB, na przykład wersji 2, który określa nam wszystkie powiązania między komponentami, a także komponenty jako takie. W pliku ejbjar definiujemy komponenty, wskazujemy interfejsy, które są implementowane przez dany komponent oraz jaka klasa implementuje ten interfejs. Wskazujemy także wszystkie metody związane z cyklem życia oraz to, w jaki sposób
a mają być zrealizowane późniejsze powiązania z innymi komponentami. Przedstawię to na przykładzie. W tym celu posłużę się plikiem ejb-jar.xml. Mam tutaj pusty plik, taki template pliku, gdzie mam tylko i wyłącznie zadeklarowane schemy związane z XML-em. I za pomocą tego pliku utworzę nasz serwis, nasz sample service. W tym celu usunę wszystkie anotacje związane z AJB w taki sposób, że w momencie wdrożenia takiej aplikacji na serwer, serwer zwróci nam wyjątek, ponieważ nie będzie mógł znaleźć i użyć komponentów, do których odwoływaliśmy się na przykład w serwlecie. Proszę zobaczyć to na przykładzie. Serwer zwrócił nam wyjątek, że could not resolve EJB reference. Servlet odwoływał się do komponentu sample service, który nie istnieje w kontekście aplikacji. Zatem utwórzmy go poprzez plik ejb-jar. W tym celu zaczniemy od zdefiniowania naszych serwisów sesyjnych. W pierwszym kroku musimy nazwać nasz komponent poprzez jakąś nazwę. Tradycyjnie nazwa jest nazwą klasy, więc nazywamy to sample service. W kolejnym kroku podajemy interfejs, biznesowy interfejs lokalny. Musimy podać pełną ścieżkę do klasy, czyli BNSIT EJB 3 sample service local. Nasz serwis posiada także interfejs zdalny, więc podajemy go także w pliku wdrożenia BNSIT EJB 3 sample service remote. Następnie podajemy samą klasę, która implementuje te interfejsy, także musimy podać pełną ścieżkę BNSIT EJB 3 sample service. A na końcu deklarujemy, jaki typ komponentu jest to, czy to jest komponent stanowy, czy komponent bezstanowy. Nasz komponent jest komponentem bezstanowym. Zwróćmy jednak uwagę na to, że nasz komponent posiadał dwie metody związane z cyklem życia, postconstruct i predestroy, i jako takie też powinniśmy je zadeklarować w naszym deskryptorze wdrożenia. W tym celu posługujemy się znacznikiem postconstruct i definiujemy mu tutaj lifecycle callback method związaną z na przykład utworzeniem komponentu, czyli postconstruct. Tak przygotowany plik możemy wdrożyć na serwer. Jeżeli opublikujemy nasze zmiany, to zobaczymy, że komponenty zostaną utworzone, a wyjątek zniknął. Podobnie jak w przypadku konfiguracji poprzez adnotację, zostały przypisane do drzewa dwa komponenty, interfejs zdalny i interfejs lokalny. Jeżeli odwołamy się do naszego serwletu i odświeżymy jego zawartość, widzimy, że wszystko nadal działa poprawnie. Tak jak mówiłem wcześniej, deskryptory wdrożenia są specyficzne dla wcześniejszych wersji specyfikacji, co jednak łatwo zauważyć, konfiguracja poprzez adnotację jest zarówno łatwiejsza w utrzymaniu, ponieważ kompilator Java sprawdza, czy nie popełnione zostały błędy, na przykład literówki w nazwach klas. Co więcej, konfiguracja jest na stałe powiązana z kodem aplikacji i nie ma możliwości, że na przykład konfiguracja nie będzie nadążała za zmianami w kodzie. Ideą deskryptorów wdrożenia było oddzielenie kodu aplikacji od środowiska, w którym aplikacja jest uruchamiana.
początkowym założeniem AJB był wyraźny podział ról pomiędzy programistą i wdrożeniowcem. Ten pierwszy tworzył komponenty, natomiast domeną wdrożeniowca było odpowiednie skonfigurowanie i osadzenie ich w aplikacji. W praktyce jednak okazało się, że obie te role są w zakresie obowiązków programisty, dlatego też nie tyle zrezygnowano z nadmiernej konfiguracji, co konfiguracja poprzez deskryptor wdrożenia stała się pewną alternatywą. Należy jednak zaznaczyć, że skorzystanie z tej alternatywy, czyli skorzystanie z konfiguracji poprzez taki właśnie plik XML, wymaga naprawdę dobrego uzasadnienia. Utworzenie takiego deskryptora, raz, że wymaga daleko więcej zachodu i wysiłku, a jest także trudniejsze w utrzymaniu i nie ma jakichkolwiek możliwości refaktorowania tego w sposób wspierany przez środowisko programistyczne. Dośćby rzecz, że zwykła literówka na przykład w nazwie interfejsu powoduje, że aplikacja nie uruchomi się i nie będziemy mogli jej wdrożyć na serwer. Mimo że konfiguracja aplikacji jest elastyczniejsza w momencie wytwarzania, to po wdrożeniu ta elastyczność i tak znika, ponieważ mało kto odważy się na zmiany w deskryptora w środowisku produkcyjnym bez dodatkowej fazy testu, więc ta cała elastyczność okazuje się być bardzo, bardzo iluzoryczna. Stąd też bardzo duży nacisk w AJB 3.0 na konwencje, które pokazałem wcześniej, na konfigurację aplikacji poprzez adnotacje, które zarówno pokazałem w przykładach, jak i omówiłem sposoby parametryzowania tych adnotacji we wcześniejszych slajdach. Drugim typem komponentów sesyjnych, o których wspomniałem na początku modułu, a o których na razie jeszcze nie mówiłem, są komponenty stanowe. Są one drugim z trzech rodzajów komponentów używanych w AJB i są znacząco różne od komponentów bezstanowych. Co najważniejsze, komponent stanowy przywiązywany jest do konkretnego klienta. W momencie, kiedy klient wywoła komponent, to instancja danego komponentu jest z nim związana już na stałe do końca cyklu życia komponentu. Co oznacza, że takie komponenty nie podlegają zarządzaniu z puli, ponieważ są dedykowane konkretnemu klientowi. A żeby zwiększyć wydajność, nie ulegają one niszczeniu, tak jak komponenty bezstanowe, ale ulegają procesowi pasywacji i aktywacji w momencie, kiedy komponent przestaje być wykorzystywany, jest odkładany do podręcznej pamięci i to się właśnie nazywa pasywacją. Najczęściej komponenty stanowe wykorzystuje się do przechowywania dodatkowych informacji pomiędzy wywołaniami metod, nie tylko metod komponentu, ale także przechowywaniem informacji dla innych komponentów. A stosuje się to wtedy, kiedy klientem aplikacji opartej o AJB jest tak zwany gruby klient, czyli aplikacja z typu standalone. Albo drugą techniką jest powiązanie komponentu stanowego AJB z sesją HTTP. Cykl życia takich komponentów, co widać na slajdzie, znacząco odbiega od cyklu życia komponentów bezstanowych. Są pewne podobieństwa, ale jak widać, jest to daleko bardziej skomplikowane. W momencie, kiedy klient wysyła żądanie i wykonuje metodę biznesową komponentu stanowego, kontener tworzy nową instancję obiektu. Podobnie jak w przypadku komponentów bezstanowych, tworzy zależności i powiązuje zależności. Oraz przed wywołaniem metody uruchamia metody związane z cyklem życia, podobnie jak w komponentach bezstanowych, na przykład metodę postconstruct. Jak już mówiłem, takie komponenty nie podlegają pulowaniu, nie są umieszczane w puli, są one w stanie gotowym do użycia i oczekują na wywołania kolejnych metod.
Jeżeli klient przestaje korzystać z komponentu, może go usunąć poprzez wywołanie metody oznaczonej anotacją remove. Drugą możliwością zniszczenia takiego komponentu jest w momencie pasywacji, nie jest on wykorzystywany przez dłuższą chwilę i jest tak zwany timeout.